Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Doktor filozofii w zakresie architektury, absolwent Wydziału... dzień dobry. Absolwent Wydziału pod kierunkiem profesor Ewy Kuryłowicz, która też będzie brała udział w panelu dyskusyjnym w dniu dzisiejszym. Założycielka studia projektowego Lorenzanna. Jej badania naukowe i nauczanie koncentrują się na związkach architektury i kultury, a w szczególności na fenomenie miejsc biesiadnych, ale także na nomadyzmie i architekturze efemerycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim w APA Kuryłowicz. Bardzo nam miło. Zapraszam Cię do przedstawienia wykładu Zrównoważone projektowanie w czasach turbulencji. Dzień dobry. Dziękuję, Justyna, za tak miłe przedstawienie. Chciałam powitać Państwa, zanim wygłoszę swój wykład, który będzie dotyczył zagadnień z pogranicza architektury i designu, dotyczących zjawisk i kontekstów współczesnego świata. Czy ja mogę? Dobrze. Dobrze, tutaj słońce razi mnie w oczy, więc będę patrzeć przed siebie, nie na to, co się wyświetla na ekranie. Mam nadzieję, że w razie czego ktoś mnie uprzedzi, że coś jest nie tak. Proszę Państwa, dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu kilka zagadnień związanych ze zmianami, które rozgrywają się na świecie w kontekście współczesnej gospodarki, w kontekście wydarzeń, które jak nigdy dotąd zmieniają całkowicie świat i dla nas, architektów i projektantów, wszelkie konteksty związane z kształtowaniem życia człowieka w taki sposób, żeby człowiekowi na tym świecie żyło się w pewnym sensie lepiej. I tak jak to zdarzyło się w przebiegu pandemii COVID, później wojny i wszystkich zdarzeń, których jesteśmy świadkami, w zasadzie te wszystkie konteksty, o których chciałabym Państwu opowiedzieć, stały się totalnie nieprzewidywalne i przed tym aktualnym pokoleniem młodych architektów lub adeptów wydziałów architektury i projektowania w istocie postawione zostają nowe wyzwania, zadania i w pewnym sensie konieczność sformułowania tego świata czy obszaru projektowania na nowo. Rozpoczynam swój wykład od takiej konstatacji z 1984 roku, cytatu Aldo Rossiego, że relacja przeszłości do teraźniejszości wyrażona jest w tym, że przeszłości doświadczamy teraz. I w zasadzie możemy traktować tę arenę, tę przestrzeń do projektowania jako nowy kontekst, który jest też nieustannie konsekwencją. Mówię o konsekwencji przede wszystkim w kontekście środowiska, dlatego że rzeczywiście katastrofy ekologicznej doświadczamy teraz i jesteśmy w zasadzie w trakcie zapobiegania. To nie jest tak, że jest to jakaś mroczna wizja przyszłości, gdzie należy pracować nad tym, żeby coś się nie wydarzyło, tylko żyjemy w czasach reagowania i ratowania naszego środowiska życia, traktując człowieka jako część natury
I tutaj chciałabym pokazać Państwu, jako rozpoczęcie mojego wykładu, kolaż jako część wystawy na Biennale w Wenecji w 2008 roku, kuratorowanej przez Grzegorza Piątka i Jarosława Trybusia, doktora Trybusia i autorami kolaży licznych przedstawionych na tej wystawie był Nicola Grospierre i Kobas Laksa. Była to bardzo taka mroczna wizja wtedy w odbiorze na tej wystawie. Ja jeszcze pamiętam te wszystkie przedstawienia, gdzie autorzy postawili sobie zadanie przedstawienia budynków funkcjonujących w Warszawie pięciu po latach w kontekście zmiany ich funkcji. Dobrane zostały budynki, które w ich poczuciu nie były zaprojektowane w sposób adaptowalny i ta wizja, która moim zdaniem faktycznie zaistniała, ziściła się, pokazuje bardzo dobrze, jak bardzo krucha jest możliwość przewidywania w kontekście architektury i też częściowo wzornictwa traktowanego jako część struktur czy systemów używanych w większych skalach. Proszę Państwa, tutaj widzimy część fasady, taka w zasadzie już w pewnym sensie ikoniczna realizacja Stefana Boeriego, która to jest traktowana jako taki właściwie flagowy projekt w kontekście architektury proekologicznej. Tu Stefano Boeri powiedział, czy też skomentował całą serię zielonych wieżowców i projektów, które mają w jego poczuciu być szerszym założeniem urbanistycznym. On też takie założenie urbanistyczne w tej chwili realizuje, że zadaniem architektury jest tworzenie przestrzeni dla współistnienia różnorodności, zarówno tej biologicznej, jak i kulturowej. Przestrzeni, które intensyfikują relacje, przestrzeni, które pomnażają życie. I tu w założeniach projektów Boeriego budynki, architektura miała stać się częścią natury w taki sposób płynny, przede wszystkim poprzez zastosowanie rozlicznych systemów umożliwiających hodowanie roślinności na wszystkich kondygnacjach i zaoferowanie mieszkańcom indywidualnych ogrodów przypisanych do mieszkań. Ten budynek Bosco Verticale w Mediolanie, bo tego fragment oglądamy, był to budynek, który jest budynkiem bardzo komercyjnym, niemniej jednak w Kopenhadze też powstał cały program budownictwa socjalnego, który to miało realizować te same założenia projektowe, ale już dostępne nie w luksusowym kontekście czy dla ludzi bogatych. Tutaj według takich szacunków i badań stworzonych na potrzeby tego projektu do 2030 roku 60% ludności będzie mieszkało w miastach. I w gruncie rzeczy tutaj są podane dane, które się nieustannie zmieniają i pogarszają, ale miasta faktycznie zużywają aktualnie 75%, jeśli nie więcej, obecnie zasobów naturalnych i są odpowiedzialne za ponad 70% globalnej emisji dwutlenku węgla. I w związku z tym wraz z emisjami metanu, gazów cieplarnianych, globalne ocieplenie planety postępuje i należy architektonicznie na to próbować zareagować. I wobec tego tu Stefano Boeri założył, że być może należałoby przyjąć tego rodzaju program polegający na asymilowaniu roślin w budownictwie mieszkaniowym i faktycznie niwelowaniu tych niekorzystnych wpływów jako sposób na systemowe projektowanie. Tutaj pytanie, czy na pewno, dlatego że chciałabym to pytanie zilustrować kolejną mieszkaniówką. To są zdjęcia mojego autorstwa sprzed tygodnia.
z Treviso. To jest kolejna mieszkaniówka zaprojektowana przez Boeriego w bardzo luksusowym mieście nad rzeką Sila, która też jakby funkcjonuje, mówiąc kolokwialnie, z tym samym patentem budowania takich jednokondygnacyjnych donic, w których rosną drzewa przypisane do poszczególnych mieszkań. I tutaj na murach wokół tej mieszkaniówki wysprejowane są napisy mniej cementu. I okazuje się, że właściwie te piękne wizje, o których mówi Boeri, chociaż nie pozbawione też na pewno logiki i pożyteczne w dużym zakresie, jednak zakładają dość chyba krótkofalowe założenie, polegające na tym, że no, można sadzić na tej elewacji drzewa, które mają układ korzeniowy określonej wysokości, które się na pewno nie rozrosną, bo nie mają możliwości, dlatego że ta donica może też przenieść określoną wagę gleby i roślinności, a poza tym wszystkie te budynki są budowane jednak w technologii, która ekologiczna nie jest. Niemniej jednak chciałabym to Państwu pokazać jako jedną z prób aktualnych, pokazujących też może trochę kruchość tych założeń i pewną konieczność, która polega na tym, że powinniśmy trochę bardziej jako projektanci traktować ten zawód multidyscyplinarnie i zdobywać ciągle wiedzę zaktualizowaną, która pozwoli udoskonalać tego rodzaju możliwości technologiczne w zakresie architektury, dlatego że architektura już coraz mniej pełni rolę witruwiańskiego Venustas, piękna, a raczej powinna być przede wszystkim pożyteczna i pomagać człowiekowi w tym trudnym świecie funkcjonować. Teraz pokazuję Państwu piękny program, który sformułowało studio projektowe, takie eksperymentalne, włoskie, Forma Fantasma. Ten program był pokazany też w Serpentine Gallery w Londynie i też na potrzeby tej wystawy został przygotowany. Niemniej jednak przede wszystkim jest to szeroki program badawczy dotyczący użycia i zużycia materiału w kontekście zanieczyszczenia środowiska. Cambio, z łacińskiego cambium, oznacza zmianę czy też wymianę. Tutaj Forma Fantasma, projektanci udowodnili, że faktycznie drzewa, oprócz tego, że dwutlenek węgla kumulują, to też jeżeli to drzewo zbyt szybko zetniemy, spalimy, przetworzymy, przebudujemy, to ten dwutlenek węgla do atmosfery oddawać będzie. W związku z tym procesy i czas ma tutaj ogromne znaczenie, mianowicie należy się zastanowić, czy faktycznie przebudowa czy też przekształcenie materiału jest współmierne do tego, co ten materiał w tych procesach będzie oddawał do atmosfery. I czy rzeczywiście te takie powierzchowne pomysły na recyklingowanie wielu materiałów mają głębszy sens i, nie, i raczej projektowanie nie powinno skupiać się na modularnym przebudowywaniu gotowych komponentów bez konieczności ich przetwarzania. Tutaj idąc dalej, chciałabym odwołać się nieco do założeń lokalnych i może do takiego humanizmu w projektowaniu, gdzie traktujemy obiekty z pogranicza architektury i designu jako różnego rodzaju formuły, które pozwalają oddolnie w mniejszych zakresach faktycznie
kształtować naszą codzienność w sposób świadomy, poczynając od najmłodszych pokoleń, dlatego że to, co pokazuję Państwu, to jest plac zabaw, który został zaprojektowany przez biuro projektowe Ecologic Studio, które to zajmuje się właśnie niewielkimi eksperymentami w zakresie badania materiałów i dla designu i architektury i przetwarzaniu i kontrolowaniu różnego rodzaju procesów, tak żeby te niekorzystne skutki dla atmosfery, dla środowiska niwelować. Tutaj faktycznie Marco Poletto, współzałożyciel studio, które wspominam, powiedział, że istnieje niewykorzystana wartość we wprowadzeniu biointeligencji systemów naturalnych do miast, przekształcając budynki w żywe maszyny, które produkują energię, magazynują dwutlenek węgla i oczyszczają powietrze. Aby to osiągnąć, musimy myśleć o świecie żywym jako części obecnej rewolucji cyfrowej. Natura staje się częścią nowej biointeligentnej infrastruktury. To, co widzą Państwo, to jest plac zabaw. Tenże plac zabaw jest, może przełączę, nazywa się Air Bubble. Został zaprojektowany przy okazji Biennale Architektury 2 lata temu w Wenecji. Natomiast został zrealizowany w Warszawie, dlatego że, i to już nie jest zbyt optymistyczna wiadomość, Warszawa została wytypowana jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast, żeby ten eksperyment przeprowadzić. Air Bubble funkcjonuje w ten sposób, w swoich założeniach, że został zbudowany z takiej, z modułów cylindrycznej konstrukcji Timberwood, która została pokryta folią etwę, tak żeby ukryć w środku takiego rodzaju specjalnie zaprojektowane reaktory zawierające algi i dzieci, które bawią się na tym placu zabaw, skaczą na takich specjalnych trampolinach, wyzwalają energię, która to uruchamia system alg, które oczyszczają powietrze. W związku z tym jakby pod wpływem ruchu na tym wewnętrznym placu zabaw, czy też klasie do nauki, dlatego że to była po prostu taka przestrzeń dedykowana dzieciom, wzbudzająca świadomość, bardzo edukacyjna, a jednocześnie działająca w praktyce tak, że ów system naturalny mógł zniwelować nie tylko zanieczyszczenie powietrza, ale również hałas miejski, tworząc tego rodzaju atmosferę interakcji i w głębokiej świadomości tego, czemu może służyć zabawa. O, tu możemy zobaczyć. Działa, działa. Mhm. O, to niestety w Warszawie, no, wydaje mi się, że jawiło się dość mrocznie. Ten plac zabaw, nie wiedzieć czemu, funkcjonował bardzo krótko. To są moje zdjęcia na zapleczu Centrum Kopernik, gdzie plac zabaw został szybko ogrodzony okropnym płotem i niestety zdemontowany. Choć muszę przyznać, że przy okazji Biennale rozpisywały się o tym wszystkie gazety jako jednym z lepszych systemów i pomysłów na połączenie małej architektury i designu w kontekście projektowania zrównoważonego. I rzeczywiście ten proces działania, no to jest jeden z tych lepszych projektów, który polega na projektowaniu w działaniu. I powinien był odpowiednio działać, natomiast no, miało to taką reprezentację u nas. Niemniej jednak wszystkie publikacje w Domusach i innych magazynach opisywały to jako wspaniałą wizję przyszłości. Na pewno w założeniach projektowych taka była. Teraz przejdę do większej skali i pokażę Państwu projekt, który był realizowany przez dobre kilka lat, właściwie usprawniany do 2017 roku. Spalarnia śmieci i elektrociepłownia Amager Backe
zwana też Copenhill, Amager to wzgórze w Kopenhadze, na którym to w środku miasta zainstalowano właśnie tego typu obiekt. Pierwszy obiekt o takiej funkcji, bo zwykle spalarnie śmieci są lokalizowane na peryferiach albo gdzieś daleko za miastem, który to miał być realną częścią funkcjonującego żywego miasta, a w swoich założeniach działać jako swego rodzaju katalizator biomasy i śmieci, gdzie to średnio 400 tysięcy ton śmieci generowanych w gospodarstwach domowych mieszkańców Kopenhagi było przetwarzane na 100 tysięcy odpowiednio ton na 100 tysięcy, tak, przetwarzane na energię, która ogrzewała z kolei 100 tysięcy domów. I tutaj chcę pokazać jeszcze Państwu, jak ten obiekt o tak niecodziennej funkcji, dlaczego postrzegam i pokazuję go Państwu jako realizację bardzo szczególną, zaistniał jako żywa część miasta, dlatego że dach tego obiektu, on specjalnie został tak zaprojektowany, jest całorocznym stokiem narciarskim. A poza tym ścianką wspinaczkową, która jest najwyższą ścianką wspinaczkową sztuczną w Europie. I oprócz tego no, piękny skwer miejski, który służy mieszkańcom. Ten krąg taki, który widzą Państwo po prawej stronie, to jest taki ring, który symbolicznie jest generowany z barw i nieszkodliwego gazu wówczas, kiedy spalarnia rzeczywiście przejdzie jeden efektywny cykl i wówczas na niebie pojawia się taki znak, że ten system działa. Tu wrócę do stwierdzeń architektów z Bjarke Ingels, że dla nich Copenhill jest doskonałym przykładem zmieniającej świat siły natury. Oczywiście jest to bardzo optymistyczna i taka, powiedziałabym, pyszna, dumna wizja, że my jako architekci mamy moc nadawania formy przyszłości, w której chcemy żyć. Niemniej jednak myślę, że w ten sposób trzeba myśleć mimo wszystko, dlatego że wtedy nasza praca ma sens. W każdym razie no, Ingels stwierdził, że stojąc na szczycie tej stworzonej przez człowieka, no, czytaj przez nich góry, którą stworzyli, wzbudza to ciekawość i radość tym, radość z tego, w jaki sposób możemy ten świat kształtować na nowo. Kolejny przykład, proszę Państwa, to jest obiekt Pixel. Tutaj chciałabym pokazać obiekt, który jest budynkiem o funkcji biurowej, całkowicie samowystarczalnym. Jest on neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Zdobył masę nagród z racji tego, że te systemy w opracowaniu i w kooperacji z biurami z zakresu inżynierii faktycznie pozwoliły stworzyć obiekt, który działa w zamkniętym obiegu i można tam uzyskiwać, pozyskiwać energię i wodę na miejscu. Poza tym w tymże biurowcu fasada, która przewrotnie, wydaje mi się, została zaprojektowana w taki popkulturowy, ikoniczny, plastikowy, estetycznie, w tak plastikowej, estetycznej formule wynika z tego, że te wszystkie panele mają tak dobrane kolory i tak są ustawione, że ze względu na kąt padania światła też pomagają w uzyskaniu doskonałego doświetlenia i efektywności cieplnej, ograniczając też niekorzystne widoki, ale przede wszystkim odblaski.
I tutaj też na uwagę zasługuje faktycznie ten zamknięty system wodny, który działa w detalu w taki sposób, że jest połączony z wewnętrznymi ogrodami i pełnym systemem instalacji. Tu jeszcze chciałam Państwu pokazać, tylko na chwileczkę, różne układy tej fasady ze względu na kąt padania światła. Jak widać, tych analiz było wiele i tego typu projektowanie fasad jest rzeczywiście zadaniem niezwykle trudnym i bardzo, bardzo precyzyjnym i on tutaj niewątpliwie zasługuje na uwagę. Przechodząc do szerszej skali, a potem w konsekwencji do projektów w mniejszej z obszaru designu, chciałabym się odwołać na chwilę do takiego współistnienia tych ludzkich wizji projektowania, planowania, urbanistyki miast, też do sprzężenia tych wszystkich założeń ze środowiskiem naturalnym, z naturą. Pokazujący, jak bardzo tej natury częścią jesteśmy. To jest znowu projekt symulacja sterowany komputerowo autorstwa Ecologic Studio, pokazujący kontrolowanie i przewidywanie rozrastania się i zmienności kanałów i przepływów wody w Wenecji. Tutaj chyba podążając za takimi pierwszymi obserwacjami jeszcze wspaniałego wizjonera Frei Otto, gdzie to intuicyjnie miasta, które zostały zaplanowane, można przyrównać do różnych systemów i struktur skóry, aloesu i wielu innych układów pochodzących ze świata natury, też możemy zobaczyć, że z użyciem współczesnych technologii możemy próbować tę naturę w pewnym sensie naśladować i z nią współistnieć. Tutaj w konsekwencji też pokazywania takiego sposobu myślenia, gdzie to warunki atmosferyczne, pory deszczowa, sucha wraz z kontekstem ekonomicznym idą w parze i gdzie architekt jest faktycznie wizjonerem, który zastanawia się nad tymi wszystkimi aspektami, tak żeby projekt mógł być holistyczny. Chciałabym pokazać Państwu przez chwilę projekt, który otrzymał Grand Prix, grant wyjazdowy w ramach konkursu Global Schindler Award, który miałam przyjemność poprowadzić z profesor Ewą Kuryłowicz i Piotrem Kudelskim na Wydziale Architektury, gdzie nasi studenci, których nazwiska wpisałam, nie będę czytała, mogą Państwo prześledzić, zaprojektowali system dodanego lądu na Eastern Front w Mumbai, gdzie ląd został uzupełniony nasadzeniami namorzynowymi i zależnie od tego, czy była to pora sucha, czy monsunowa, ta część miasta funkcjonowała jako termy, bądź też jako ogrody miejskie. I to w sprzężeniu bardzo mądrym, w moim poczuciu, właśnie z naturą, ze środowiskiem, ze zmiennością i w takiej synchronizacji pozwoliło na stworzenie tego rodzaju wizji, która faktycznie być może jest wizjonerska w kontekście tego, jak możemy próbować, projektując, z naturą się mierzyć, czy też projektować obiekty, czy urbanistykę jako taką, w połączeniu z naturalnymi procesami. Będę powoli przechodzić do coraz mniejszej skali i tutaj chciałabym Państwu pokazać jeszcze bardzo mały projekt, a w gruncie rzeczy taką instalację
artystyczną, która pokazuje bardzo takiej humanistycznej strony chyba sposób aranżowania przestrzeni i asymilowania miejsc tak, żeby ludziom zwyczajnie żyło się lepiej i łatwiej. To jest takie małe miasteczko Rjukan w Norwegii, które jest usytuowane w takim układzie między górami, że o żadnej porze wcześniej po prostu nie docierało tam słońce. W tym miasteczku kompletnie ciemno i żeby zapobiec tej sytuacji, tutaj sam Eide zainstalował na jednym z wzgórz taki zestaw luster ogromnych, które te po prostu odbijały słońce w ten sposób, że na głównym placu w mieście stworzyła się przestrzeń publiczna dla ludzi. I tu możecie Państwo zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście natychmiast naturalnie stworzył się piękny plac i przestrzeń publiczna, z której ludzie zaczęli korzystać w różny sposób. I to pokazuje, jak różnymi mniejszymi i większymi pomysłami, inicjatywami możemy faktycznie myśleć o tym, w jak w zrównoważony sposób możemy kształtować otoczenie. Przejdę teraz powoli do skali designu wzornictwa, chcąc pokazać też Państwu, że właściwie myślenie systemowe i takie myślenie modularne, strukturalne ma w moim poczuciu ogromny sens i rzeczywiście sprzężenie z technologią i traktowanie wzornictwa jako bardzo ważnej części architektury w szerszej skali. Możemy tutaj, chciałabym to Państwu pokazać na przykładzie fenomenalnej lampy zaprojektowanej przez Filipa Rama dla Artemidę, która to została zaprojektowana na tej zasadzie, że polega na emisji 12 długości fal świetlnych z 12 różnych diod LED, które to odpowiadają 12 długościom fal postrzeganych przez 4 wybrane żywe gatunki. Ludzi, psy, koty i rośliny. I ta selekcja pokazuje, że być może w projektowaniu oświetlenia też możemy dzielić, niekoniecznie kumulować i zanieczyszczać światłem całe otoczenie, bo być może ta potrzeba jest, może być w jakiś sposób ustrukturyzowana i zaprojektowana już na poziomie projektowania produktu. I tak to się stało w przypadku właśnie tej bardzo mądrej lampy. To w myśl takiej prostej zasady, że jeżeli projektujemy ogromny supermarket i on działa tylko w określonych godzinach, to być może w tej przestrzeni czy można by było tę przestrzeń wymyśleć tak, żeby ona była skoordynowana z pełnym działaniem takiego obiektu, a tutaj po prostu tego przedmiotu. Ale można sobie wyobrażać różne formuły i zastosowania, które w moim poczuciu są dość rewolucyjne. Tu pokażę Państwu bardzo stary projekt, przechodząc do kolejnego i myślę, że ostatniego wątku mojego wykładu. To jest projekt w Tokio, myślę, że znany wszystkim. Prada w Tokio, zaprojektowana na przełomie lat 2000 i 2002 przez biuro Herzog de Meuron, który to obiekt jest przede wszystkim bardzo głęboką analizą wstrząsów sejsmicznych i próbą stworzenia bardzo delikatnego opakowania na przestrzeń publiczną w taki sposób, żeby można było to zrobić ze szkła, a jednocześnie potraktować ten materiał jako materiał trwały w takich warunkach, jakie były zadane w tej lokalizacji. I myślę, że jest to ogromna pochwała dla traktowania surowca i materiału w taki sposób, że zgodnie z jego właściwościami
można zaprojektować budynek, który faktycznie będzie działał w sposób pełny i bez ograniczeń. I tutaj szkło, które jest jednocześnie kruche, ale też bardzo trwałe i odporne na upływ czasu, jest takim materiałem, które być może można potraktować w pewnym sensie jako coś symbolicznego w kontekście współczesnych zmian, również katastrofy ekologicznej i wszelkiego rodzaju badań i sytuacji, w której produkowana ilość odpadów, których się nie da w żaden sposób przetworzyć, faktycznie pochodzi też z tego przemysłu. Tutaj można mnożyć przykłady, jak już nieużywane ściany działowe, szklane z biurowców, czy ogromne przeszklenia. Materiał, który w żaden sposób jest nieprzetwarzalny, nawet w procesie nowoczesnych technologii drukowania z pyłu szklanego i przetwarzania i recyklingowania tego materiału. I tu od razu przejdę do przykładu warsztatów, które miałam przyjemność prowadzić na Murano minionego lata, gdzie zajmowaliśmy się z grupą studentów włoskich i polskich zagadnieniami związanymi z zastosowaniem odpadów szklanek z przemysłu szklanego, z hut szkła, wetrerii na Murano, które to generują mnóstwo pokładów i warstw odpadów szklanych i takiego surowca, który stał się punktem zaczepienia badań właśnie odnośnie druku 3D z pyłu szklanego pozyskiwanego jako odpad w tym procesie produkcji. Jest to jeden z licznych przykładów, tak jak plastik, sytuacji, w której faktycznie materiał do projektowania jest całkowicie za darmo. Natomiast proces projektowy polega na znalezieniu sposobu, jak ten materiał zastosować i przetworzyć. Ta drukarka, o której mówię, została wynaleziona przez Matteo De Silverio, który jest projektantem produktu z Włoch, z Veneto. Jest niskotemperaturowa, w związku z tym też nie zanieczyszcza atmosfery w sposób znaczny. I pozwala z takich odpadów szklanych pozyskiwać i drukować nowe formy, które w zasadzie jedyną konsekwencją, która być może jest, no nie być może, tylko na pewno, domeną szkła, mianowicie te wydrukowane, przetworzone elementy tracą w dużej mierze swoją przezroczystość. Niemniej jednak my ze studentami próbowaliśmy, udawszy się na wysypisko śmieci, które jest, jak się okazało, jest nazywane przez lokalnych mieszkańców cmentarzem szkła. Okazało się, że w zasadzie duża część Murano składa się z warstw tych wszystkich szklanych odpadów i tam podkopując delikatnie ziemię znajdowaliśmy warstwy szklane nagromadzone przez wiele, wiele lat w procesie rzemieślniczej produkcji. I trzeba wiedzieć, że faktycznie jest to też lokalna tradycja, w związku z tym też projektowanie zrównoważone wiąże się z tym, że wiąże się z lokalnością, wiąże się z humanizmem w takim zakresie promowania rzemiosła i nie należy o tym zapominać i szukać sposobów, które to pozwolą na zasymilowanie tych dwóch zagadnień.
I tutaj też kontynuując założenie i odnosząc się do różnych właściwości materiałów, rozpoznawanie właściwości materiałów w projektowaniu produktu, ale również w projektowaniu budynków ma ogromne znaczenie współcześnie. Chciałam pokazać też Państwu, że czasem ten materiał może być potraktowany, to jest może trochę żartobliwy przykład, ale w taki sposób, że jako coś, co powinno nabywać wartości z czasem. Tutaj pokazuję Państwu część pięknej wystawy w takim malutkim muzeum w Punta Cortelier w Murano. Wystawa kuratorowana przez Elisę Testori w zeszłym roku. To są kufle do piwa zaprojektowane przez biuro Lorenza Damianiego jako zademonstrowanie, że przedmioty mają swoją historię i nie powinny być używane wbrew swoim właściwościom i może właśnie tym treściom, które ze sobą niosą. I tutaj to są kufle do piwa zaprojektowane w typowej technologii szkła weneckiego, które mają taką gumkę zainstalowaną z kawałkiem drewna, niwelując hałas w tym geście toastu i pokazujące, że może należy szanować pewne rytuały i w związku z tym takie picie piwa w hałaśliwej atmosferze nie do końca w związku też z napływem turystyki w Wenecji jest rytuałem stamtąd. A jednocześnie pokazując, że ten piękny, kruchy materiał zawiera w sobie też niezwykłą historię. Tutaj dalej też pokazuję Państwu projekty studenckie zrealizowane właśnie tamże, które były poszukiwaniem sposobu na przetworzenie szkła i stwarzanie różnych struktur, które to czy właśnie w technologii druku 3D, czy przy cięciu takim cięciu w taki sam sposób, jak się tnie marmur, pozwalają z takich wielkich kadzi, w których szkło się produkuje, które są niejako powstałe w wyniku nakładania tych wszystkich warstw szklanych. Możemy dalej tworzyć inne przedmioty, które będą funkcjonowały i które będą wprost mądrym przetworzeniem tego bardzo pięknego i estetycznie, wydaje mi się, atrakcyjnego odpadu. I teraz myślę, że prawdopodobnie powinnam zmierzać do końca. Jeszcze może na chwilkę powrócę do jednego przykładu. Chciałam się odnieść też do wspaniałego konkursu organizowanego co roku przez Rosanę Orlandi w Mediolanie. Zwykle to jest sprzężone z Salone del Mobile. Jest to konkurs pod tytułem Guiltless Plastic i który dotyczy odczarowania plastiku jako materiału, który w zasadzie w erze antropocenu jest absolutnym efektem ubocznym działań człowieka, ale który pozostanie przynajmniej w takiej przewidywalnej perspektywie z nami bardzo, bardzo długo i wszelkie wizje polegające na zniwelowaniu plastiku w ogóle są póki co jeszcze utopią. W związku z tym ten konkurs poszukuje rozwiązań na wykorzystanie plastiku, który i tak tutaj jest w sposób mądry i odczarowaniu jego szkodliwości. I tutaj to są jakieś nasze próby i badania we współpracy z Bartoszem Kulewiczem. My tutaj z kolei stworzyliśmy taką strukturę, która opiera się na matematycznej powierzchni minimalnej, która powoduje to, że przy bardzo, bardzo małej ilości wody
roślina na przykład w takiej strukturze może rosnąć. To są takie specjalne systemy, które też pozwalają na sadzenie roślin w rejonach suchych. I ten nasz projekt nawiązywał w taki sposób symboliczny do mitologicznej historii o lotofagach, którzy to wabili Odyseusza i jego załogę wspaniałymi kwiatami lotosu i wtedy człowiek, który spijał nektar z tych kwiatów lotosu, popadał w całkowite zapomnienie. To jest też lotofagowie pochodzą od, znaczy właściwie ten termin pochodzi od podobieństwa w greckim słowo lotos do słowa lette, czyli zapomnienie. I tu my chcieliśmy potraktować to jako swego rodzaju manifest przeciw konsumpcji i przeciw takiemu hedonistycznemu podejściu, gdzie wydaje nam się, że wszystko mamy na zawsze. Więc tu pokazując różne piękne obiekty, głównie z lat 60., które są takie bardzo wyraźne i ikoniczne w formie, od okularów Paco Rabanne po fasady budynków, które estetycznie też są niezwykle charakterystyczne. Próbowaliśmy stworzyć rodzaj mebla, który właśnie tak jak lilia wodna jest przy okazji systemem, który może być samowystarczalny i może być jednocześnie meblem i jednocześnie częścią w pewnym sensie natury. Tutaj już zmierzając do końca, chcę pokazać Państwu pewne zestawienie. Jedno to jest coś, co zaraz jeszcze chciałabym pokazać Państwu w tym pięknym, na przykładzie tego cudnego albumu z wystawy Venini Light z Wenecji, z wyspy San Giorgio Maggiore, zestawione z projektem Ecologic Studio drzewa, które jest generowane komputerowo na skutek analizy procesów przyrostu drzew i które może być częścią takiej quasi naturalnej, quasi komputerowej struktury część budynku, rodzaj też naturalnego obiektu, które może stanowić pewien manifest kolejnej próby naśladowania procesów obecnych w naturze. I zestawiam to z strukturami szklanymi, które to zostały zaprojektowane przez Carlo Scarpe i były pokazywane między innymi w Wenecji, ale też w Turynie jako część weneckiego pawilonu do 1985 roku i które zakładały właśnie może taką egzemplifikację przejścia przedmiotu, elementu z obszaru projektowania wzornictwa do szerszych struktur i pokazujące, że rzeczywiście nasz świat składa się z elementów i tak samo przejście między skalami i świadomość tej skali również w skali materiału, jak i w skali obiektu jest w kontekście projektowania zrównoważonego bardzo ważne. Pokażę jeszcze Państwu faktycznie, jeżeli ktoś będzie chciał przejrzeć po moim wykładzie ten piękny album, który jest taką pochwałą humanizmu i pochwałą myślenia, że faktycznie coś, co jest estetycznie piękne, jest też mądre i może nabywać wartości z czasem. Chciałabym, żeby to było podsumowanie tego, o czym próbowałam Państwu dzisiaj opowiedzieć i może taką konstatacją, że to jest ta droga, którą powinniśmy podążać, myśląc o projektowaniu jako o dyscyplinie zrównoważonej. Dziękuję. Dziękujemy architekt Annie Lorenz za bardzo ciekawy wykład. Zapraszam teraz architekta Grzegorza Goworka ze Studio Organic, który poprowadzi panel dyskusyjny dotyczący zrównoważonego projektowania.
Dzień dobry Państwu. Cześć Aniu. Witam. Drodzy Państwo, będzie nas trochę na scenie. Zapraszam w pierwszej kolejności panią profesor Ewę Królowicz. Zapraszam panią doktor Justynę Martyniuk-Pęczek. Zapraszam ponownie doktor Anię Lorenz. Zapraszam redaktor Iwonę Ławecką-Marczewską. I zapraszam pana Marcina Majewskiego. Chwilka organizacyjna. Drodzy Państwo, czy ja mogę zaproponować posługiwanie się na ty z wyłączeniem pani profesor, bo tym nie śmiał. To możemy na ty? Może będzie łatwiej, super. Okej, drodzy Państwo, ja pokrótce przedstawię. Oczywiście większości osób nie trzeba przedstawiać, ale być może warto zwrócić na kilka rzeczy uwagę. Pani profesor Ewa Kuryłowicz, wiceprezes APA Kuryłowicz and Associates, czyli autorska pracownia architektury, przewodnicząca Rady Fundacji Stefana Kuryłowicza, członkini kapituły Nagrody Naukowej Polityki i można by wymieniać i wymieniać. Oczywiście projekty, które tak naprawdę w dużej części tworzyły Polskę w tym nowym jej okresie, nowym okresie architektury po przemianach, też nie trzeba wymieniać, jest ich ogrom. Następnie doktor Anna Lorenz, architekt, projektant wnętrz, projektant produktu, doktor adiunkt, współpromotor dyplomów magisterskich, wykładowca w pracowni teorii projektowania architektonicznego, projektowania produktu na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, doktor filozofii także. Co ważne, bo będziemy mogli porozmawiać o architekturze nie tylko w tej jej technicznym widzeniu, ale także w oddziaływaniu na człowieka. No i wychowanka pani profesor Kuryłowicz. Tak. Następny prelegent, prelegentka, właściwie prelegentka, bo widzę, że tu jest zaznaczone architektka. Oczywiście, jeśli panie sobie życzycie, to będę tak tytułował. Nie, nie życzycie sobie. Więc doktor Justyna Martyniuk-Pęczek, architektka, urbanistka, a także architekt światła. I co oczywiście oprócz studiów tutaj w Polsce, także absolwentka, czy na pewno stypendystka Fulbrighta na MIT, ale dlatego pytałem, czy także absolwentka, ale myślę, że to jakby w tej grupie uczelni nie ma do końca znaczenia i co ważne, organizatorka pierwszej osy, tak? Ogólnopolskie spotkania studentów architektury dla osób, którzy nie znają skrótu. Redaktor Iwona Ławecka-Marczewska, związana z wieloma tytułami, wieloletna redaktor naczelna Dobrego Wnętrza, a obecnie redaktor Design Doc. Ekspertka w dziedzinie architektury, wzornictwa, architektury wnętrz oraz Marcin Majewski, kierownik marketingu w firmie Let's Labs. Tak, przepraszam, LED Labs. Czy coś więcej? Myślę, że w trakcie.
Dobrze. Drodzy Państwo, pierwsze zagadnienie. Bo oczywiście spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o projektowaniu zrównoważonym i odpowiedzialnym. I ja jestem bardzo zadowolony, tak moją prywatę też w jakiś sposób tutaj artykułując, że spotkałem się w tak szacownym gronie i w gronie, które może tak dużo powiedzieć, nie tylko mając na karku dorobek, ale także po prostu mając bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o przemyślenia wpływu architektury na społeczeństwo, na ludzi, ale także na naturę, która w moim projektowaniu jest bardzo bliska. Drodzy Państwo, czym dla Was jest projektowanie zrównoważone? Jak to tak naprawdę działa w Waszej pracy? I chciałbym zacząć od takiego intro od Pani Profesor. Raz znaczy. Bardzo dziękuję. No, czuję się tutaj szacownie faktycznie. Proszę wybaczyć. Staramy się, ponieważ wszyscy wiedzą w tej chwili już, co to jest projektowanie zrównoważone. Ono jest takie, że mamy myśleć o przyszłych pokoleniach i nie zepsuć im więcej, niż zepsuliśmy. Jesteśmy jedynym gatunkiem żyjącym na Ziemi, który śmieci. I to jest bardzo smutna konstatacja. Ale faktycznie tak jest. Pani doktor pokazywała zdjęcia tych straszliwych wysp plastiku, które pływają po oceanach. Ale ja nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego naszego monopolu w śmieceniu, póki nie przeczytałam tego w jakimś tekście pani profesor Szyszkowskiej, która no, powołała się na źródła, więc to jest pewna informacja. Nasze miasta osiągnęły, przekroczyły możliwość obsługi siebie już dawno temu, jakieś 50 lat temu. Niemniej cały czas je budujemy i cały czas je powiększamy. Stąd też ta architektura eksperymentalna, Ameryka Południowa. Tak. Tak, tak. I no, a propos eksperymentów właśnie tam robionych, skoro pan przywołał to, to poza możliwością uruchomienia mobilności ludzi w tych molochach, które rosną. My tu w naszej części Europy nie wiemy w ogóle, co to jest. Nasze miasta są niewielkie. Polska w dużym procencie składa się z miast małych i te wszystkie opowieści o tym, że w 2050 roku te 75% ludności, to nie dotyczy nas. My mamy trzy duże aglomeracje, które nie tracą ludzi. Wrocław, Trójmiasto i Warszawa, a reszta, no teraz Rzeszów się wspina dzięki dużej ilości młodzieży, która tam przyjeżdża studiować. Natomiast reszta naszych miast topnieje i się zmniejsza. Ale wracając do problemu tego, w jaki sposób uruchamiać te koszmarne miasta, żeby się nie dusiły spalinami, no bo oczywiście eliminacja samochodów z silnikami diesla to niewiele poprawi. W Kolumbii słynne miasto Medellin, które było siedzibą mafii słynnego pana Escobara. No straszne to były losy i straszne miejsce. Jak burmistrz po tym, jak już pozbyto się tego bandyty, w jaki sposób postanowili to miasto udrożnić. My w Europie to byśmy wyrąbali jakieś artelie, prawda? Tak jak w Paryżu był, Haussmann zrobił i w wielu miastach. No nie wspominam o Chińczykach, którzy dokładnie tak robią. Nie przejmując się kompletnie ani topografią, ani ludźmi, no ale to są Chiny. Więc w Medellin wprowadzono system komunikacji oparty na kolejce linowej, która jest taką akupunkturą miasta. I z tego powodu tam jest trudna topografia. Ludzie mieszkają w takich odpowiednikach faweli, które tam w Kolumbii się nazywają komunami. I one są poprzyklejane do wzgórz, na których to miasto jest. Więc trudno byłoby, znaczy można byłoby oczywiście porobić jezdnie, autostrady i tak dalej i to miasto uruchomić. Tymczasem okazało się, że ta kolejka jest fantastycznym panaceum na to, żeby ludzie z tych domów swoich wyszli. W połączeniu później z komunikacją miejską, która jest naziemna, a więc tańsza. Co jeszcze zrobili? Pan Escobar, znaczy nie powinna mówić pan, Escobar.
miał swoją siedzibę w komunie numer 13. To była taka słynna część miasta, z której ludzie raz, że byli steroryzowani kompletnie, ale dwa, oni nie schodzili do miasta tam, gdzie były szkoły, gdzie były apteki, dlatego że powrót później był bardzo uciążliwy i wprowadzono, i to też był pomysł nowego burmistrza, 14 biegów schodów ruchomych, które zjeżdżają na dół i wjeżdżają do góry, co absolutnie zmieniło życie tych ludzi. Więc zupełnie świeże myślenie, nowe myślenie, no kto by, są kolejki linowe, prawda? My w Polsce mamy we Wrocławiu kawałeczek, tam można się przejechać, już nie mówiąc o sportach narciarskich i górach. Natomiast to było pierwsze zastosowanie tego typu komunikacji dla miasta, które naprawdę działa. Byłam, jeździłam, oglądałam i to jest pewnie coś, co można zrobić. Ja nie pamiętam w tej chwili, ile wynosi populacja tego miasta, ale ona była niemała, bo tam w ogóle sporo ludzi mieszka. Właśnie, to nowoczesne podejście do projektowania miast z głębokim szacunkiem do tego, co zastajemy, być może z myśleniem o komunikacji. Ten pomysł na miasta liniowe i 15-minutowe odcinki przy odpowiednim standardzie komunikacji, to być może też jest rozwiązanie, na pewno nie wszędzie. Aniu, czy teraz ciebie możemy prosić? Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że nawiązując do projektowania miast liniowych, miast 15-minutowych, myśląc o zrównoważonym projektowaniu jako podejście szerzej. Na pewno chciałabym podkreślić, że w moim poczuciu taka era projektowania na wieki, projektowania obiektów monumentalnych, których wartością jest właściwie odporność na czas, jest absolutnie czymś, o czym powinniśmy zapomnieć. I stanowczo to, co ja staram się też promować w swoich badaniach naukowych, ale też pracy zawodowej, to jest jednak opracowywanie projektów, zwłaszcza to się daje, jest to zauważalne i trochę łatwiejsze do skontrolowania w zakresie projektowania produktu. Niemniej jednak przedmiotów, czy obiektów, czy szerszych struktur, które współpracują z czasem i gdzie proces projektowy przede wszystkim, czyli to, co się dzieje od początku, od pierwszego rysunku przez wykonanie prototypu, jest mądrze przemyślanym zjawiskiem. Czyli w gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę fakt, że czyni się mnóstwo prototypów też w zakresie opracowania całego cyklu produkcji i wyobrażania sobie w ogóle cyklu życia przedmiotu, czy później szerszych struktur, które są w ten sposób wymyślone, ma ogromne znaczenie, jak również w architekturze wielkoskalowej myślenie na poziomie inwestycji o adaptowalności obiektów użyteczności publicznej i nie tylko, też ma ogromne znaczenie. Tutaj podając taki przykład, czasami wydaje nam się pozornie, że wylanie cieńszych stropów w budynku jest jakąś realną oszczędnością materiału i podejściem proekologicznym, a później się okazuje, że tego typu budynek, tak jak to się zadziało w wizji prezentowanej częściowo przeze mnie w trakcie mojego wykładu, w wizji Grzegorza Piątka i doktora Trybusia na Biennale w Wenecji, później taki obiekt nie daje się zaadaptować do bycia na przykład parkingiem miejskim, bo ten strop jest jednorazowy, prawda? Bo jest jednorazowy. W związku z tym zarówno adaptowalność, jak i przewidywanie całego cyklu życia, czy też funkcjonowania architektury życie po życiu, wydaje mi się, że ma ogromne znaczenie i to jest coś, nad czym jeszcze w jakimś zakresie możemy zapanować, co możemy przewidywać na trochę dłużej, biorąc pod uwagę zmienność i ogromne wyzwania, jakie świat teraz też dla projektantów wytycza.
okoliczności, warunki, jak to powiedziała Dorte Mandrup na wspaniałym wykładzie jednej z odsłon Fundacji Stefana Kuryłowicza, nowym kontekstem są warunki, conditions. I to są, tak, to. Właśnie, nie jesteśmy już architektami, którzy dostają parcele wielkości 10 tysięcy hektarów. Musimy się bardzo mocno dostosowywać z głębokim poszanowaniem. Multidyscyplinarnie. Dokładnie, więc zapomnijmy o byciu demiurgami. Być może no, jest to kompleks, na pewno kompleks tego zawodu, ale idźmy w kierunku ekologii. No właśnie i Justyno, w jakim stopniu w projektowaniu przewidywany jest proces eksploatacji i końca życia budynku poprzez materiały, nie tylko zastosowane do jego wybudowania, ale także wyposażenia? Dziękuję tutaj za głos. Najpierw jeszcze odniosę się do tej wcześniejszego też myślenia o zrównoważonym rozwoju. Drodzy Państwo, no jak wiemy, to myślenie o zrównoważonym rozwoju dzisiaj jest może bardzo wypromowane w mediach. I bardzo modny temat teraz. Tak, ale właściwie jak pomyślimy, no to od lat można powiedzieć koniec lat 70. kryzys paliwowy i od 80. lat już bardzo mocno były w nauce, w architekturze, mówiliśmy o zrównoważonym rozwoju. Wtedy też zaczęliśmy zwracać uwagę na ten właśnie, na cykl życia, może na, że tak powiem, tą energię wbudowaną w materiały. Więc chciałabym to tak właśnie podkreślić w tym naszym dzisiejszej debacie, żeby właśnie, że ten proces myślenia to jest już przynajmniej 30-40 lat, kiedy zaczęliśmy myśleć o aspektach ekologicznych. Teraz na pewno bardzo mocno poprzez widoczne zmiany klimatyczne, o których też mówiła Ania wcześniej o tych sytuacjach kryzysowych, w których się znajdujemy, przyspieszyliśmy z reakcją. Chociaż, tak jak mówię, w nauce wydaje mi się, że już wcześniej mamy wiele przecież przykładów właśnie tych eksperymentów architektonicznych, urbanistycznych, o których też mówiła pani profesor. No i teraz wracając do tematu adaptowalności, to pojęcie rewitalizacja, może znowu wejdę od tego większego kontekstu, czyli od urbanistyki, a jeśli chodzi już o same obiekty, to przekażę głos pani profesor, która ma największe doświadczenie tutaj wśród nas może z realizacją takich obiektów współczesnych, ale jeśli chodzi o adaptowalność, no to myślę, że właśnie ten proces rewitalizacji, odtwarzania jakichś struktur urbanistycznych, adaptowanie na nowe funkcje. Patrzmy niedaleko, nawet tutaj blisko, Browary, tak, czy w Łodzi mamy manufakturę, Gdańsk mamy Młode Miasto. To są właśnie te trendy. I to, co bym chciała zwrócić uwagę szczególnie, bo z jednej strony oczywiście moje wykształcenie jestem architektką, ale poszłam w kierunku urbanistyki, że skala ma ogromne znaczenie. Nie możemy mówić tylko o interwencji w jednym budynku. Musimy myśleć o większej skali. I dlatego też, jak popatrzymy dzisiaj na polityki ogólnoeuropejskie, to nie mówimy o zrównoważonym rozwoju, patrz, jeden budynek, produkt, tylko mówimy bardzo często, teraz wiele programów, nowy Bauhaus mówi europejski, tak, tak. O właśnie skali tej urbanistycznej. Więc to jest moja może odpowiedź urbanistyczna. A... Pani profesor, czy coś o budynkach? Tutaj podczas wykładu mieliśmy bardzo fajne tak. przykłady. Natomiast ja powiem tak, że w Polsce niestety możliwości eksperymentowania z nowymi technologiami i faktyczne przymierzenie się do tego, żeby to było rezylientne, jak to się mówi, i zrównoważone, no są bardzo ograniczane przez możliwości rynkowe. Architektura mieszkaniowa... Przez inwestorów? Znaczy, głównie. No, przez rynek, powiedzmy sobie, okay, bo to nie szerzej, są tylko tak. inwestorzy, nie są tylko deweloperzy, to są też ci, którzy to zamawiają i ci, którzy to kupują. Wszyscy, po prostu rynek, więc już tak oszczędźmy tych deweloperów. Wycofuję się. Natomiast, no, co możemy zrobić? I robimy, prawda? Nie robimy wkopanych garaży w budynkach, w osiedlach mieszkaniowych, jeśli tylko mamy taką możliwość, bo to jest zabójcze dla otoczenia. Niestety nie możemy nie lać betonu, ponieważ to jest najtańsza technologia i nikt się nie chce zdecydować na coś, co by było bardziej ekologiczne i bardziej odpowiadało tym warunkom, prawda, że to, co budujemy, ma się rozkładać na części. Ale my mamy teraz taką niesamowitą okazję budowania w sposób, który wymusza postawę zrównoważoną. Podczas budowy tej stacji antarktycznej na Wyspie Króla Jerzego. To jest taki stary przykład, prawda, że trzeba myśleć wtedy, kiedy człowiek jest pod ścianą.
Na tej wyspie nic nie ma. Nie ma prądu, nie ma wody, jest straszny wiatr, który wieje i obiekt musi stać, musi z tym wiatrem współdziałać, a nie z nim walczyć, żeby przetrwać, żeby wszyscy przetrwali. A mało tego, jeszcze go trzeba przetransportować, to już zaczął się ten proces, już tam są fundamenty na wyspie. Trzeba go złożyć w jak najmniejszej ilości kontenerów, żeby to było ekonomiczne, bo to jest daleko, to jest 14 tysięcy kilometrów i to musi przejechać, musi być maksymalnie lekkie, prawda, żeby, a jednocześnie po ustawieniu małym dźwigiem, który też można przewieźć, będzie funkcjonowało, więc te wszystkie uwarunkowania powodują konieczność myślenia w sposób absolutnie zrównoważony, bo to musi być, no niestety energetycznie to nie jest zupełnie samowystarczalne, ponieważ prąd jest generowany przez agregaty, które działają na ropę. To jest nie do uniknięcia w sytuacji, kiedy jest to budynek, no 1500 metrów, który ma laboratoria, mieszkających ludzi i tak dalej. Natomiast cała reszta jest bardzo wzorowana na tym, co się dzieje w przyrodzie. Zauważmy, prawda, że rośliny pokazują nam geometrie, które są najbardziej ekonomiczne z możliwych. Jak mamy wzorowane na układach roślin, jak popatrzymy na powierzchnię kaktusów, prawda, rozłożenie zresztą według złotego podziału w większości z nich, tych dzióbków z kolcami, które jednocześnie piją wodę, to jest bardzo chytra geometria. Jak w winiarniach, winiarze dawno temu to podpatrzyli, kształt butelek jest taki, żeby na najmniejszej powierzchni zmieściło się jak najwięcej tych butelek, prawda? Więc uczymy się. Warto jest bardzo podpatrywać przyrodę i ludzie to robią i to jest charakterystyczne, że najpiękniejsze, jedne z takich najbardziej awangardowych budowli powstały w umysłach ogrodników, prawda? Bo pan Paxton, który w XIX wieku postawił swój Crystal Palace, obserwował liście, takie wielkie liście królowej Wiktorii, to można to porównać do nenufarów czy czegoś takiego, prawda? I to jest niesłychana roślina o niesamowitej konstrukcji, która mając bardzo małą grubość przenosi dużo obciążenia. Pamiętam, że kiedyś oglądałam zdjęcie dwóch osób, które sobie siedziały na tym liściu i liść absolutnie zachowywał swoją sztywność. Tak. Tak, tak. I zasada konstrukcji jakby tego liścia na bardzo małej grubości posłużyła Paxtonowi do wzniesienia Crystal Palace, prawda? Jeśli pomyślimy o Gaudim i jego obserwacjach przyrody, prawda? On z kolei to robił, bo był chorowitym człowiekiem i jak był młody, to większość czasu spędził w łóżku i oglądał i rysował rośliny, prawda? I później to, w jaki sposób zaobserwował, jak one działają, jak one pracują, zastosował w swojej architekturze, więc tu jest jeszcze ogromne pole do obserwacji i zresztą no tak jak widzieliśmy podczas wykładu, to właśnie tą drogą idzie, prawda, że najciekawsze, no pomyślmy nawet o tych żyjących mostach, prawda, które to są konstrukcje sprzed 15 lat, ale one jednak zaistniały i to wszystko, co się dzieje w takiej najbardziej światłej formie, no w społeczeństwach, które nie boją się inwestować w to pieniędzy, dlatego że to nie jest tanie. Prawda, ta spalarnia, którą oglądaliśmy w Kopenhadze, to jest bardzo drogi obiekt. Ale też nie można, tak, nie można przekładać inwestowanych pieniędzy na błyskawiczny zwrot tych pieniędzy, prawda? Dlatego, że korzyści, które są, mierzą się ludzkim życiem, jego komfortem i naszym zdrowiem. No więc póki się tego nie ułoży dobrze w głowach, zwłaszcza tych, którzy rządzą, no to cały czas będziemy marzyć. Dziękuję serdecznie pani profesor za te słowa. Dopóki Polską będzie rządzić kadencyjność, to będziemy wszystkie projekty rozpisywać na 4 lata, a trudno zaprojektować, zrobić badania i wybudować w ciągu 4 lat. Coś innowacyjnego. Iwonka, czy prefabrykacja jest rozwiązaniem? Jakie są jej zagrożenia? Czy w powtarzalności? Te zagrożenia można lokować? Prefabrykacja betonowa, prefabrykacja, być może drukowanie. Co nam o tym powiesz?
No ja prowadzę portal internetowy, więc odeszłam od medium drukowanego na rzecz medium elektronicznego. Myślę, że to już jest w duchu zrównoważonego rozwoju. Cudowne, tak. Natomiast jeśli chodzi o prefabrykację, to ja myślę, że musimy odczarować myślenie o niej, bo musimy wyrzucić z pamięci te złe przykłady, które mamy, zapomnieć o nich i spojrzeć na nią na nowo. Bo to nie prefabrykowane elementy są czymś złym, tylko no, wówczas, kiedy są zrobione ze złych materiałów albo źle wykorzystane. Z prefabrykatów korzystają i zalecają i uważają, że to jest właśnie w dobie kryzysu klimatycznego, ekonomicznego bardzo dobre rozwiązania. Świetni architekci. Nie tak dawno miałam okazję rozmawiać z José Toralem z pracowni Peristoral, hiszpańskim architektem, który właśnie jako jedno z bardzo korzystnych rozwiązań i zalecanych mówił o prefabrykacji w kontekście oszczędzania materiału, oszczędzania na poziomie kosztów transportu, robocizny. Wszystko zależy od tego, z czego są te elementy zbudowane i kto projektuje. Z prefabrykowanych elementów może powstać świetna architektura, jak z wszystkiego. Więc myślę, że to jest jak najbardziej rozwiązanie na dzisiejsze czasy. Czy tutaj są jakieś zagrożenia dotyczące unifikacji? Myślę, że to też w dużej mierze zależy od projektanta, ponieważ ta powtarzalność może być zniwelowana poprzez indywidualny detal bądź indywidualny sposób wykończenia i wówczas nie mamy tego typu zagrożenia. Bądź odpowiednią liczbę tych rodzajów prefabrykowanych materiałów. Oczywiście, tak naprawdę tak. Ograniczenia mamy tylko w głowie i może powstać wspaniały projekt. Liczy się przede wszystkim energia, którą włożymy do wyprodukowania i zbudowania, więc pewnie to trzeba minimalizować. Marcin, czy założenia projektowania zrównoważonego znajdujemy w produkcji oświetlenia? Czy bierzecie to pod uwagę? Dzień dobry. Ja zanim odpowiem na to pytanie, chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tego, co bardzo panie tutaj wspomniały o rynku, o deweloperach, o tym. Ja myślę, że to powinno zejść jeszcze niżej do inwestorów, do instalatorów i do Kowalskiego. I tak troszeczkę też wyprowadzając do tego, bo chciałem podziękować za organizację tego panelu pani Justynie Smolec i pani Kamili Walickiej, dlatego że ta rola edukacyjna, o niej chciałem powiedzieć na początek. To jest coś niezwykle ważnego, co my jako producenci oświetlenia robimy. Samo dostarczanie produktów na rynek to jest jedna sprawa. Ale patrząc na taką zasadę Pareto, gdzie my przy naprawdę dużym portfolio produktów spotykamy się z tym, że instalatorzy czy końcowi użytkownicy bardzo chętnie korzystają z tego, co jest, no nie chcę powiedzieć o warunkach takich ekonomicznych, ale często też najłatwiejsze w wyborze, w dostępności, no to takie panele jak ten, to jest po pierwsze krok do tego, żeby świadomość rozszerzać. To jest pierwsza sprawa. My jako producent oświetlenia takiego do wykorzystania przez projektantów, przez instalatorów, staramy się edukować właśnie tą grupę. Natomiast jeśli chodzi o nasze działania związane z projektowaniem zrównoważonym, to jak najbardziej, no oczywiście jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, dlatego że mówimy o oświetleniu LED-owym. To jakby samo z siebie daje nam możliwość pracy przy produkcie, który jest ekologiczny, ale nie zapominajmy o tym, że oświetlenie LED-owe to jest bardzo szeroko pojęty temat. I tutaj również możemy mówić o produktach niskiej jakości. Możemy mówić o pracy takich firm jak nasza, jak firma, którą reprezentuję, nad tym, aby produkty stawały się jeszcze bardziej długowieczne, aby ich wydajność była jeszcze wyższa i robić to troszeczkę na zasadzie takiego upgrade'u produktów. To znaczy nie tylko dawać taką możliwość produktów ekologicznych, które są luksusem, bo jeżeli tak będzie, to pytanie, czy klienci będą zawsze chcieli
dopłacać do takiego rozwiązania, ale jeżeli producenci będą upgrade'ować swoje produkty i robić to troszeczkę pro bono, aby pracować nad tym, o czym mówiły panie, o naszej wspólnej przyszłości, no to tak widzę rolę naszą jako producenta. Znaczy, drodzy państwo, dokąd światem rządzi pieniądz, nic nie będzie pro bono. To pro bono kiedyś musi się przełożyć na sukces także finansowy bądź sukces medialny danego produktu, ale dobre są inicjatywy, które zaczynają się od wlania własnego kapitału i ewentualnej chęci wyjęcia go w przyszłości ku dobru planety i nas wszystkich. Drodzy państwo, ponieważ już powiedzieliśmy o kadencyjności, a ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na cudowny projekt innowacyjnej architektury w Polsce, czyli ustawie o możliwości budownictwa domów o powierzchni do 70 metrów kwadratowych i być może zbawiennym, a być może nie, wpływie na postrzeganie architektury w Polsce, a może postrzeganie ogniska domowego, a może coś jeszcze dodamy. Aniu? Tak, ja myślę, że znowu przechodząc do tego wspomnianego Kowalskiego, czyli użytkownika, klienta i inwestora i być może w konsekwencji architekta takiego obiektu, no, niesie to za sobą bardzo wiele niebezpieczeństw, natomiast przede wszystkim myślę, że głównym zaprzeczeniem myślenia w kontekście projektowania zrównoważonego i zagrożeniem, jakie takie założenie stwarza, jest fakt, że no nie ma w tym w najmniejszym stopniu znamion projektowania systemowego. To znaczy to wszystko, o czym starałam się państwu powiedzieć podczas mojego wykładu, ale też co jest przedmiotem naszej dyskusji i wypowiedzi moich przedmówców, to są wątki, które wiążą się z tym, co ma związek właśnie ze słowem skala i też z tego, że każdy budynek składa się z elementów i jest częścią większej struktury. I taka struktura powinna być zaplanowana zarówno pod względem energooszczędności, jak również pod względem działania, efektywności, wpływu na środowisko, jak również oczywiście estetycznych walorów, z którymi możemy dyskutować w różny sposób, ale które chyba w tej dyskusji nie są najważniejsze w gruncie rzeczy, ale gdzie rzeczywiście budowanie takiego obiektu po prostu generuje ogromną przypadkowość. Ja jestem przeciwnikiem nakładania tak zwanej cieśni umysłowej na użytkownika danej przestrzeni. Mam wrażenie, że takie budynki o powierzchni do 70 metrów budowane, chodzi tutaj o metodę gospodarczą, więc tak. Nikomu nie będzie, użytkownikowi nie przyjdzie do głowy, że powinien otworzyć się na przyrodę, że powinien wpuszczać światło dzienne i tak dalej, i tak dalej. Nie przyjdzie też do głowy, że w odpowiedni sposób, być może innowacyjny, będzie musiał ten budynek, powinien ten budynek ocieplić. Więc chyba wracamy do budownictwa PRL-u, ale oczywiście tam były inne przyczyny, tak? Szybkie budownictwo i tak dalej, przynajmniej na początku. Tutaj sami zaczynamy nakładać na społeczeństwo tą rzeczoną cieśnię umysłową i prawdopodobnie no, prowadzimy troszeczkę takie stado owiec, którym pozwolimy budować co łatwiej. O, tak bym to nazwał. Oczywiście, co taniej. Można oczywiście tutaj wrócić do wspaniałych pomysłów na domki sezonowe bądź całoroczne, które, tak jak powiedziałaś, są w jakiś sposób systemowy, prefabrykowany, budowane, ale ta ustawa, mam wrażenie, umożliwi na parcelach w górach budowanie 15 domków, dach w dach, weranda w werandę. I nawet z tej turystyki cudownej nie będzie można skorzystać w pełni. To nas też prowadzi, pani profesor, chyba że pani ma coś do dodania,
Ha, chętnie. Ja w zabudowie takiej, no, powiedzmy dywanowej, największy problem to jest infrastruktura, no to są tak. drogi, to jest doprowadzenie wody przynajmniej, tak? Oczywiście. Oczyszczonej. Chyba, że tam się zakłada, że każdy będzie to kombinował sam i wodę, bo teoretycznie można, prawda? I energię, załóżmy jakieś generatory, tak jak na tej wyspie, natomiast trzeba tam dojechać. I ja pamiętam, no dawno temu, 10 lat temu byliśmy na Sycylii, za Palermo i tam no, Włosi żyli i żyją cały czas takiego przemysłu turystycznego. Oni szykują domy na wynajem i te domy faktycznie są nieduże. Natomiast zabierają się do tego, biorąc teren i zakładając drogi, ulice i szafki elektryczne. Jakoś tam nie sprawdzałem, jak to z wodą tam jest. I dopiero wtedy to budują, prawda? No, słynny system Alejandro Araveny Elemental, który przecież wymyślił po to, żeby na terenie, którym będzie miał infrastrukturę i szkielety, powiedzmy sobie, domów, ludzie będą mogli te domy sami kończyć w takim tempie, w jakim będą mieli pieniądze, ale będą mieli te domy wymyślone przez kogoś, kto się na tym zna, w sensie krwiobiegu, prawda? Że tam są były czony z jakimiś instalacjami prostymi, prawda? Więc ludzkość już wie, że są próby udane, tak jak ten Elemental, to przecież było około 10 lat temu. Ja tego konkursu, który był, i całej tej akcji po prostu nie rozumiem, dlatego że to jest skazane na niepowodzenie. Jeśli ktoś z Państwa oglądał te projekty konkursowe, no to jest popis sprytu, tak? Bo mamy 70 metrów powierzchni zabudowy, ale wiemy, że jak mamy na strychu powierzchnię, która ma mniej niż 1,90 m, to jej nie wliczamy. No tak. No wobec tego te wszystkie domki, które na ten konkurs przyjechały, były garbate i pokraczne. Żeby to nie było wcale 70 metrów, tylko że to było trochę więcej. No więc z punktu widzenia tego, co się stanie z krajobrazem, jest to po prostu z góry i wyjściowo pokraczne. Nie będzie działać, ponieważ nie będzie jak tam dojechać, więc po co? Ja po prostu nie rozumiem. Zamiast poszukać systemu, popatrzeć, co świat wymyślił, popatrzeć choćby na tego Aravenę i ten system, no to się strzela pomysł, który ma albo wyjść, albo nie wyjść, tak? Być może, sekundkę, być może rozwiązaniem faktycznie, pani profesor, jest zabudowa systemowa powtarzalna. Nie mówimy o kliencie premium, który pozwoli sobie w każdym miejscu na każdy materiał i dla niego koszty nie mają, tak. nie grają roli. I być może powinniśmy się nieco pochylić nad rozwiązaniami amerykańskimi, powtarzalnymi tych domów na obrzeżach miast. Osiedli tak naprawdę bardzo powtarzalnych. I mamy już projekty. Ja prowadziłam w ubiegłym roku projekt młodego architekta, który opracował system prefabrykacji drewniany z CLT dla właśnie różnych typów zabudowy, szeregowej, bliźniaczej i tak dalej. Na konkretnej, pokazał to na konkretnej sytuacji w Warszawie. Aleks Kacprzak, fantastyczny ten dyplom wyszedł i okazuje się, że można opracować i system, prawda, że tam ludzie by sobie zamawiali te układy domów przez telefon, bo on jednocześnie opracował cały program do tego, jak to obsługiwać. Transport, montaż, prawda, czy dźwigi małe wjadą, czy to zrobią. Załóżmy, że ktoś kupił tą działkę, a sąsiad jeszcze nie, żeby to wszystko zadziałało. I więc jestem przekonana, że takich projektów dyplomowych jest ileś już tylko w Polsce. Promować. Tylko promować, znaleźć płaszczyznę, żeby je pokazać i zastanowić się, czy można z nich skorzystać. Bo teraz sytuacja jest taka, jeśli chodzi o prefabrykowane budownictwo drewniane, że owszem, ono jest produkowane w Polsce, ale wszystko wyjeżdża za granicę. Oczywiście, oczywiście. Tak. Jakbym mogła dodać właśnie do tego tutaj tematu, wątku, to jeszcze raz zastanówmy się, jaki jest temat naszej debaty, czyli zrównoważony rozwój. Czy w ogóle pozwolenie, abyśmy tak mocno rozlali miasta, czy jest zrównoważonym decyzją? Bo mamy, jak wiadomo, teraz te decyzje, czy te projekty na kompaktowe miasta, na miasta 15-minutowe, zielone miasta, które raczej mówią o strukturach zwartych i o strukturach, które projektujemy bliżej centrum, bliżej infrastruktury. I tak jak tutaj pani profesor powiedziała, bo głównym problemem w kryzysie
energetycznym jest mobilność, a szczególnie w Polsce, jak wiemy, po prostu dojazdy konsumują tak wielką ilość energii i emitują zanieczyszczenia, że jeśli będziemy myśleli bardziej o rozproszeniu tego naszego miasta i tej naszej struktury, no będziemy po prostu tym bardziej to środowisko degradować. Oczywiście styl życia, o którym tutaj też Państwo powiedzieliście, jest drugim elementem, myśląc o efektywności energetycznej, dalej zrównoważonym rozwoju. Jeśli my, jak tutaj też padło, edukować nie będziemy społeczeństwa, czy nawet no, nasz styl życia nie zmienimy, używając prostych zabiegów, no to wiadomo, że nie dojdziemy do tego punktu zrównoważonego rozwoju, tak? Czy tego może rozsądnego rozwoju. Tak, Iwona? Ja dostrzegłam jedną korzyść, o której tutaj nie mówiliśmy. Mówimy dużo o takich rozwiązaniach urbanistycznych, globalnych, natomiast mnie bardzo w zrównoważonym projektowaniu interesuje taki ludzki wymiar. I dla mnie zrównoważone projektowanie to jest projektowanie skromne, nieprzesadzone. I tutaj, jeśli mamy małą powierzchnię i jak gdyby to jest jak w moim przekonaniu w duchu zrównoważonego rozwoju, bo powinniśmy mieszkać na takim metrażu, jaki nam jest naprawdę do życia potrzebny i inspirować się rozwiązaniami z budownictwa tradycyjnego czy z budownictwa japońskiego, gdzie architektura jednorodzinna nie powstawała jako wyraz ego architekta czy ego inwestora, czy jak gdyby rekompensowanie sobie jakichś kompleksów poprzez tworzenie wybujałej architektury, budynków, które trudno ogrzać, gdzie jest wiele strat energii, tylko raczej budowanie właśnie niedużych, ekonomicznych, ergonomicznych domów, bo zmienia nam się styl życia też. My nie potrzebujemy 400-metrowych rezydencji. Poza tym nie każda nasza czynność życiowa potrzebuje osobnego pomieszczenia i to też jest myślenie w duchu zrównoważonego projektowania. To jest oczywiste. Ja pierwszy raz w Japonii byłem ponad 20 lat temu. Spędziłem tam parę miesięcy i powiem Państwu, że zostawiłem tam kawał serca, ale przywiozłem stamtąd masę inspiracji i byłem pierwszym, który mówi, kocham japoński purytanizm, ale on jest nieimplementowalny w Europie. Tego się nie da zrobić. Chociaż niektóre elementy tej filozofii mieszkania bądź budownictwa, budowania można na pewno przenieść. Można przenosić minimalizm pod kątem posiadanych rzeczy, ale nie wierzę, żeby Europejczycy zamknęli się w 100 rzeczach. Można ten minimalizm powierzchniowy implementować, ale nie wierzę, żeby ktoś mieszkał na 50 metrach. I tak dalej. Więc wiem, do czego zmierzasz. Wydaje mi się też, że tego typu zmiany to są zmiany na pokolenie, nie na 5 czy 10 lat, ale trzeba edukować. Ale te inspiracje architekturą japońską sprawdzają się w budownictwie socjalnym. Oczywiście. I architekt, którego już dzisiaj przywoływałam, jeden z wybitnych w dziedzinie projektowania właśnie budownictwa socjalnego, takie rozwiązania stosuje, właśnie odnoszące się do wielkości maty, tatami, powtarzalności projektowania w budownictwie socjalnym, unifikowania go poprzez tworzenie identycznych pokoi właśnie o określonych wymiarach. Powtarzalności pokoi, zmniejszenia wysokości, kondygnacji i tak dalej, i tak dalej. Tak, Aniu? Tak, ja jeszcze chciałabym nawiązać do wątku zapoczątkowanego przez panią redaktor i założeń takiego humanistycznego podejścia w projektowaniu, które miało też przyświecać jako w pewnym sensie hipoteza i próba sformułowania wniosków z mojego wykładu. Mianowicie chciałam powiedzieć, że architektura to nie tylko budynki, tylko przestrzeń między nimi, prawda? I w gruncie rzeczy rozdzielając tę przestrzeń na przestrzeń
prywatną i przestrzeń publiczną i nie tworząc przestrzeni inkluzywnych dla ludzi w takim projektowaniu w wymiarze, wymiarze właśnie też małoskalowym ma ogromne znaczenie. Dlatego, że budując nawet tę architekturę skromną, architekturę dostępną, przy założeniu, że każdy w swoim domku przeprowadza to po swojemu, a przestrzeni pomiędzy tymi domami jako działający system, nie mówię tu tylko o infrastrukturze, czego temat już doskonale rozwinęła pani profesor, natomiast też o właśnie przestrzeniach na zewnątrz, które pozwalają czy miastu, czy tego rodzaju zasiedleniom funkcjonować w sposób holistyczny. Więc to jest jakby niezwykle ważne, jak te budynki są usytuowane, jak one działają jako większy organizm, nie tylko w kontekście planowania miast jako takich, ale również tego wymiaru humanistycznego tworzenia się społeczności, różnych oddolnych inicjatyw, które jak wiemy też napędzają styl życia, który staje się coraz to istotniejsze jakby w kontekście projektowania zrównoważonego jako naszych przyszłych warunków do projektowania. To jasne. Dla nas, dziękuję ci bardzo za te słowa, bo dla nas projekt kompleksowy to właśnie projekt bryły wnętrza i krajobrazu wokół. Nie do końca w ogrodniczy sposób, bardziej w architektoniczny sposób planowanie tej przestrzeni, ale posługując się inżynierami bądź specjalistami z różnych dziedzin. Stąd też to organik jest dla nas bardzo ważne i mamy je w nazwie. Marcinie? Jeszcze w temacie, o którym rozmawialiśmy. No ja będę to sprowadzał do takiego pola, którym jest najbliższe, czyli mimo wszystko oświetlenie cały czas. No, mogę dodać tylko tyle, że dzisiaj na szczęście są narzędzia, które pomagają architektom, czy projektantom, czy nawet Kowalskiemu, bo to już sprowadzamy to do takiego poziomu jakby dostępności tych narzędzi, na projektowanie opraw na konkretny wymiar, ale tak naprawdę konkretny wymiar. Jeśli mówimy o zagospodarowaniu takich bardzo małych przestrzeni, to mając możliwość korzystania z takich narzędzi, które oprawy liniowe pozwalają dostosowywać do konkretnego wymiaru, no mamy wpływ na to, że tych odpadów, czy aluminium, czy pozostałych składników, no nie ma. Także ja zachęcam też do tego, żeby odwiedzać nasze stoisko i zapoznać się z takim oprogramowaniem do projektowania na konkretny wymiar opraw liniowych. Myślę, że to jest jakaś przyszłość. My też robimy takie rzeczy dla projektantów, ale również dla Kowalskiego. Oddajemy to narzędzie naszym partnerom zupełnie za darmo, jako taki open source. Nie będziemy jakby z tego tytułu czerpać korzyści. Chcemy zrobić coś dla innych firm, dla projektantów, żeby mogli takie przestrzenie trudno czasem zagospodarowalne również projektować. Moi drodzy, więc podsumowując, minimalizujmy odpady przy realizacji, projektujmy odpowiedzialnie i w sposób przemyślany i mimo wszystko zastanówmy się nad alternatywą dla betonu. Gdzieś przeczytałem, że do tego momentu, inaczej, w trakcie czytania trzech stron tekstu wylewa się 19 tysięcy wanien betonu na całym świecie. Co oznacza, że to obciążenie dla planety, z betonem nie ma co zrobić. Być może archiwa materiałów budowlanych, które zostały już wykorzystane, nakazywanie deweloperom najpierw zajrzenie do tych archiwów i być może odzyskanie części materiałów. Być może to jest dobry pomysł. Dbajmy o ekologię, dbajmy o siebie. Dziękuję serdecznie szacownemu gronu. Dziękuję Państwu.